inflicting destruction. Our destiny is my connection now. A feeling in my soul. It's beyond the reach of most mere mortals. Take a stand. So remember. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz Poniedziarmaga, no i oczywiście przed nami kolejna seria rozgrywek Polska Arena.
Dzisiaj zaprezentujemy Wam trzy pojedynki, a będą to m.in. Entryk kontra Pocek, Pierre kontra Takuma i Dziki Zachód kontra Młody. Takie dzisiaj starcia w tą świąteczną niedzielę nam się prezentują. Przypominam, gramy oczywiście w te piąteczki i za chwilę zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tych świątecznych zmagań. Ogólnie walk na dzisiaj było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, więc też nie najgorzej. No ale jak dobrze wiemy, święta, no to troszeczkę trzeba tutaj jednak czasu z rodziną spędzić. No a my mimo wszystko Polska Arena za chwilę rozpoczynamy. Ja już tylko uruchomię sobie giereczkę, założę pokój i za chwilę będziemy startować. Jak tam wasze święta? Jak tam królik? Zajączek, Boże, królik, zajączek, jajka. Wszystko smakowało, dobre. Spotkanie z rodzinką się powiodło. Bo jutro może być ciekawie. Zwłaszcza, że jest tak zwany śmigus dyngus. No ale zobaczymy, czy ktoś jeszcze to tak naprawdę celebruje, lanie się wodą. Dobra, tu jest wszystko ok. Do 5 wygranych. Dobra, także ja już pokój założyłem. I zapraszamy. Zapraszamy pierwszych zawodników. Entryk, już wysłałem zaproszenie. I Pocek. Zaproszenie również zostało wysłane, także czekam, chłopaki, na was, aż się tutaj pojawicie. No i z tego, co mi gra podpowiada, to będzie to starcie Devil Jin kontra King. Pytanie, czy faktycznie tak będzie? To się za chwilę o tym przekonamy, jak tylko Entryk dołączy do rozgrywki. Dobra, Entryka już mam. Zobaczymy teraz, kto z której strony będzie. I za chwilę przeniesiemy się na pierwszą walkę w dzisiejszej Polska Arena. Entryk podejmuje Pocka, albo to Pocek podejmuje Entryka. W sumie w tych walkach jest to bez znaczenia. Oczywiście dajcie znać, jak tam dźwięki, w razie czego będziemy przyciszać, podgłaśniać, jeżeli coś tam się będzie działo. Get ready for the next battle, a nie, jednak zmiana nie będzie Devil Jina, a będzie to Jin i gramy na arenie Underground. Więc zaczynamy, już sidestep 2. Oj, Entryk jeszcze nie wyczekał tego ostatniego ciosu. Teraz jeszcze wstał na tego Hellsweepa, no ciężka sytuacja póki co dla Entryka, ale 1-2 do Giant Swinga. No i te 65 damage albo nawet i więcej weźmiemy, chociaż teraz hitburst w odpowiedzi i od razu hitsmash. Tak jest, tutaj trzeba bardzo mocno mieć na uwadze tego Jina, który po hitburście potrafi bardzo szybko tego hitsmasha zagrać. No ale dobra, jest B3 do follow-upu na dwie ręce. Próba rzutu, hitburst w tym momencie od Entryka, FF2, ale w odpowiedzi jest ISW. Du3, jedyneczka, 2-1. Próbuję cały czas tutaj na przewagach Entryk, DF2, DF2 i mamy 1-1. Du4 na start, 1-2 na blok, FF neutral znowu dwójeczka. Pocek próbuje, och, był oczywiście elektryk, ale nie udało się trafić, chociaż teraz FF2 przerywa dół dwie ręce u Kinga. 2-1 do Giant Swinga, ale wyrywa się w tym momencie Pocek i jeszcze ISW, cały czas się wyrywa Pocek. FF2 do hit dasha i Giant Swing. No i teraz trzeba oczywiście zrolować, bo inaczej będzie koniec rundy. Pocek na razie roluje, ale już wszystkie resursy mu się skończyły. I teraz bardzo dobry whiff punish od Entryka.
No i jest 2 do 1. Od razu hit burst, hit smash. No i zobaczmy, jest bardzo ładnie mix up trafiony z dobitką. I jest W wyrwane, B4, F4, ale tutaj jeszcze bardzo ładny był w międzyczasie armorek. Rzucik generic tym razem, będzie alley kick, nie? I naskoczymy przeciwnikowi na głowę. No i tym oto z pięknym sposobem Entryk obejmuje prowadzenie. Także od razu lecimy rematch. O, była próba armorka. FF neutral, ale jest od razu punish. Hit burst, B2-1. No i korzystamy od razu z tego gimmicka. Troszeczkę jednak chyba za mało damage'u. Można było spróbować przyszykować sobie przeciwnika pod ścianą. No ale na razie pocek obejmuje prowadzenie. W tej rundzie gdzieś teraz FF4 z follow-upem. Neutral 2, FF neutral 2 obroniony. Hit burst od Entryka. I teraz jest ten rzut niewyrywalny na stojącą postać. FF neutral, DB4, bardzo ładne low pary, ale to chyba może nie wystarczyć. Teraz jeszcze pomylił się pocek i Łokietos kończy tę rundę. Przypominam, abyście dali znać, jak z dźwiękiem, czy mikrofon nie jest za głośno w stosunku do gry. Bo gra mi się, że jest dosyć cicho. Entryk na razie próbuje tutaj na przewagi. Uj, teraz nietrafione, dół dwie ręce. No i pocek to wykorzystuje. Hit burst. B2-1 chyba miało być. Oj, teraz ładnie, FF3-eczka. Uj, nie udało się tym U1 trafić tego tornada, ale WS2. I to mógł być koniec rundy, chociaż teraz mimo wszystko jest. Gra za cicho, dobra. Spróbujemy grę za momencik podgłosić, także bawcie się tam dobrze. Czy tak może być gierka? No, jest od razu kolejny gimmick. Jest tu 2. Hitbersik. FF2 od razu. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Teraz jest bez resursów tak naprawdę. Chociaż dobry blok na ten neutral. Teraz będziemy mieli bounda. Wykorzysta to w pełni Entryk. I jest W. Wbijamy gwoździa. Jest tuż przed rage'em w tym momencie pocek. Dobry blok. WS4-4. I 2-1-4. Kończące rundę. Od razu Giant Swing na start. Ale zrolowany. Dół dwójeczka, aj, można było wybić hopkickiem. 1-2, jest przejście do zrzutu, ale dobrze wyrywa w ostatniej chwili pocek. Kokosek, ale nietrafiony. Teraz dobry blok z neutrala. Rzut generic, w trakcie F4. Teraz jeszcze FF2 od Gina, dół 2. Chip damage i Giant Swing zakończy tę rundę, ponieważ pocek dostanie ścianą. Także tam 65 damage albo nawet więcej wtedy z tego Giant Swinga jest. No i final round w grze numer 2, zobaczmy. No, kolejna próba na... Dobrze kucnął w tym momencie Entryk i tam można było wybić, ale pokusił się odrzucić. Będzie próbował wymanewrować swojego przeciwnika tymi rzutami właśnie, czy to na kucającego, czy ewentualnie na stojącą postać. Przecież teraz dół 2 na counter hicie i jeszcze hit burst B2-1. O nie, może być tak. FF2 do FF3 chyba? FF4 nawet. I rzut na dwie ręce, niewyrwany. I to może być koniec rundy, chociaż no... Dobrze skucnął w tym momencie pocek pod tym... najprawdopodobniej Giant Swingiem. No i mamy wyrównanie 1 do 1. Czy teraz dźwięk z gry jest wystarczająco? Czy jeszcze mam podgłośnić? I będzie zmiana. Into the Stratosphere, taka będzie mapa. Także mamy 1-1. No i co? No Stratosfera, czyli tak naprawdę najlepsza mapa dla Kinga, można śmiało powiedzieć, bo praktycznie za każdym razem, gdy King trafi hit smasha na ostatniej potencjalnie rundzie, gdzie się zapali podłoga, bo to jest darmowe tam chyba 75 albo 85 damage'u.
Aczkolwiek już odkryto, że na stratosferze można odpalić hitbursta po zrobieniu floor blasta, skancelować go i mieć dalej hit dasha do pełnego komba. No ale dobra, no jesteśmy na Into the Stratosphere, rzut generic wyrwany, od razu hitburst, jest zagrany przez centryka, ale W4-4 przerywa agresję. B2. WS2, to akurat nie laseczka, byłoby fajnie. I ISW niewyrwane w tym momencie przez Sypocka, no i jest 1-0 dla Entryka. Neutralek, F2-1, Pocek nie schylił pod drugim. Dzwonek, 3 alejkiki z dokończeniem, F1, ależ Pocek zostaje tutaj obijany, Łokietos. Hell Sweep, Neutral 2 i Łokietos, DF1-2. No i jesteśmy na ostatniej potencjalnie rundzie, więc podłoga się zapaliła. No i zobaczmy, czy Entryk będzie polował na tego hitbursta z hitsmashem, chociaż Pocek może mu na to właśnie teraz nie pozwolić. Hitburst, tak jest, odpalamy podłogę. Dzięki za followka. Rzucik, ale Pocek kucnięty, chociaż teraz no, miał tą rękę, mówię, rundę w garści, no ale i tak Entryk się pomylił, kucnął na ostatni cios. Oj, przeskok do multiparca drobnego. Przerzut. O nie, jednak do długiego multiparca, dobra. Ale skrócone opcje, bo nie ma sparków. Chociaż teraz mimo wszystko Pocek wyrwał się. Aj, FF2 w międzyczasie. Wyrywa się w tym momencie Entryk z rzutu generic. 2-1, 2-1, 2-1, 4. I hit smash, no i zobaczmy. Jest dobitka. Jest W. FF2 do hit dasha, dobrze. Kucnął w tym momencie Entryk i w międzyczasie przeczytał zamiary Pocka i zrobił rzut na kucającą postać, dzięki czemu udało mu się go złapać. A jak dobrze wiemy, w Tekkenie 8 rzut na kucającą postać jest rzutem niewyrywalnym. No, jesteśmy już w kolejnej. Kucę B2 ręce. B3, tak jest, w kolano. Ojojoj, Pocek nie kuca pod takimi rzeczami. Aż dziwne, do tego jeszcze Giant Swing. Zrolowany. No i Pocek na rage. FCDF2. To FCDF3. Aczkolwiek sprawdzałem tego juggla, co zrobił przed chwilą Entryk, i z FF1 jest o 1 damage więcej. Teraz specjalny rzut z dwójki. Była próba rzutu należącego, ale szybko Pocek wstał. Hitburst zagrany przez Entryka i hit smash prosto w twarz. Zobaczcie, ile to damage zabiera. Raz jeszcze bieg. Miał być toe kick, FF2, FF neutral 2. Jeszcze jeden, ale dobrze paruje to Pocek. Nie będzie z tego zbyt dużego damage'u. No, nie polecam, aj szkoda, nie polecam robić takich rzeczy, zwłaszcza polo pary, ponieważ skalowanie jest po pierwsze zbyt duże, a po drugie ten hit dash tam niestety nie działa. Zwłaszcza jak go odpalimy między innymi po polo pary. No i teraz Pocek. P2-1. Nie, dobra, od razu korzystamy z floor blasta. No i ładnie. Pyk, pyk. Nie będzie ściany niestety, troszeczkę zabrakło. I od razu Giant Swing będzie w ścianę. Bardzo bolesne. Dół 3. Od razu hitburst. Może być hitsmash za chwilę? Nie! Rageart odpalony w odpowiedzi na rzut. No i ta runda jeszcze do wygrania przez Entryka. Być może będziemy mieli za chwilę 3-1, ale Pocek jeszcze żyje. Jeszcze ma swojego hita. Mógł odpalić tego hita, ale WS2-2 przerywa jakiekolwiek zapędy Pocka. No i mamy 3-1. Cały czas walczymy na stratosferze. Pocek nie odpuszcza. Jest panicz na ten armor. Wejście w nogi, jedno łamanie. A, można było zrobić 3. WS2-2 za późno. Rzut na dwie ręce wyrwany, zabieraj łapska, odpowiada tym samym Entryk z Blue Sparkiem nawet jeszcze, to ISW.
Oj, F4. Ach, można tam było zrobić juggla. Mogło być to nudne dla Pocka. No i teraz specjalny rzut na dwójeczkę kończy rundę numer 1 w walce numer 5. FF Neutral 2. O, miało być FF1, ale przerwane. F4. Elektryk. F4 od Gina. Próba pick-upu, ale się nie udała. Dół 2 na counter-hicie. No i teraz Pocek. No, on może to przedłużyć. B2-1. A nie, może być też tak. Chciał bardzo mocno przycisnąć przeciwnika, ale musi uważać. O, i właśnie kucnął teraz po raz kolejny. Entryk na razie i tak mimo wszystko jeszcze w opałach. Odpala Rajarta, na pewno trafi. Jeszcze mimo wszystko Pocek przy życiu, ale znowu może mieć, no, kłopoty. Zobaczmy. Hit jeszcze, oj, dobry blok, ale no, nieukarane. Hit burst, oj, troszeczkę za późno. Za późno Pocek, i teraz Pocek czy Entryk. I alley kick kończący rundę. Entryk gra dzisiaj jak natchniony. I od razu hitburst. Trzeba będzie polowanie na hit smash, a tak jest. Niestety nie udało się. Combo mówi video. I jest W. Niewyrwane. Miał być Giant Swing, ale jest W, jest 2. Uuu, pomylił się Pocek. Oj, piękne obejście. No i teraz Pocek znowu się wyrwał. Ale cały czas przy ścianie jest trafienie. No, double hity. Bardzo dużo szczęścia miał Pocek w tej sytuacji. No i zobaczmy, czy jeszcze będzie tą w stanie rundę urwać. FF Neutral, dwie ręce. Pocek próbuje. Oj, teraz była szansa. Aj, kucnął, kucnął Entryk na tą FF trójeczkę. U Pocka, dół 2. Jest od razu hitburst zagrany. O, wow. Bardzo odważnie, ale to jak widać się nie opłacało. Tak jest, i B2-1 do ściany, nie, hitburst, okej. B2-1, lepsza opcja najprawdopodobniej by była. Teraz dobrze, tutaj broni się Entryk, wyrwanie z Giant Swinga, F2-1. Dół trójeczka do Giant Swinga, a i teraz ten hit smash, on dosięgnął swojego celu. No i mamy wyrównanie. Pytanie, jak Pocek sobie dalej poradzi? Ach, była próba na multiparca, ale Pocek zrobił Zen U1. To, co Dziki wczoraj nam pokazywał, jak dobrze tego używać. Dół 2 do dół 2, podcineczka i hopkick. Pocek chyba się obudził. Aj, nie dokończył tego juggla i teraz niestety, no, troszeczkę tutaj życia zostanie mu przez to zabrane. Ale ma jeszcze ponad połowę hitmetera. Więc tu jeszcze może sporo namieszać. Zobaczmy, czy Entryk będzie w stanie coś z tym swoim hitem zdziałać. F2-1 do, jako hit engager, kolano! Niewyrwany rzut na dwie ręce. Ale jeszcze żyje Entryk! Aj, dół 4. Dół 4 zamiotło. No i mamy 3 do 2. Ależ się ubrudziłeś, Jin. Oj, B2-1 mogło tam usiąść do ISW. F4 od Kinga, FF3 i Giant Swing. Tutaj klatki przewagi były. Także Entryk wykorzystał i Pocek nie kucnął. I do tego jeszcze dostał ISW niewyrywalne, bo robił jakiegoś power crasha, bądź ewentualnie próbował odpalić hitbursta. Jest trafienie na F4 na counter-hicie, no i to jest szansa dla Pocka, żeby doprowadzić do ściany. Tak też się dzieje. Hitburst. Oj, nie kończy ostatnim ciosem tego Pocek. Ciekawe dlaczego. 2-1-4, 2-1-4 do dół 2, ale jeszcze jest tutaj hitburst. No ale to na wiele się nie zdało. Aj, Zen U1. Pocek podsłuchuje, podsłuchuje, że to dobre. Być może, ale to w tej sytuacji myślę, że i tak lepiej brać damage, chociaż teraz zobaczmy, bo damage będzie brał na pewno w tej sytuacji Entryk. Dół 3 i jest W wyrwane, o, ależ dużo szczęścia. Teraz nie sięgnął rzutem Pocek, F2-1 i to jest koniec rundy. No i lecimy. Zobaczmy, czy uda się
zdetonować tą podłogę Entrykowi. Na razie Giant Swingo. Zrolowany. Zwykły rzut, nie wyrwany. Coś się dzieje. Oj, miała być próba trafienia, ale... Za późno ten hit burst. Dobry blok, WS4-4, F4. Teraz odpowiada hit burstem i jest ten hit smash, który na pewno zabije. Nawet jeżeli by tego nie zrobił, to ta podłoga by to nie uczyniła. Byłby floor blast i byłoby jeszcze 10 dodatkowego damage'u. Praktycznie. No i mamy 4-2. Siema Shadon, siema. O, jakoś żyje, jak widać. O, jest trafienie, no i właśnie. DF2-1 do DF3-4-3, przepraszam. Tam miało być ISW, ale to nie jest aż tak łatwe do posadzenia. Wyrwanie z Giant Swinga, wyrwanie z Generic Throw'a. Jest za to Hit Burst. F4, dół 1, wejście w nogi. Jedno łamanie. Drugie łamanie. I Hit Burst, takie, znaczy Hit Smash. To jest dosyć fajna pułapka mimo wszystko. Tak, motylki mi się śnią, ale zrobiłem. Zrobiłem. Nie do końca to, co chciałem, bo mi nie usiadło tam coś, ale zmodyfikowałem tak, że mam to zrobione i nagrane. Także mam. A wygląda to dziwnie. O, jest F4 na counterhicie. No i dobra, lecimy. Pyk. Aha, jest pewna ściana. Hit burst. Pyk, pyk, pyk. To jest laser scraper, chyba to się nazywało? Dół 2. Oj, może nie wystarczy życia, chociaż dobrze, mimo wszystko w ostatniej chwili udało się trafić. Dół 4, dół 1, do Giant Swinga wyrwane, kluczowe. Jest W, jeszcze z Blue Sparkiem, no Entryk jeszcze to może wyciągnąć, Entryk! Jest slow motion, Entryk! I WS2-2 wyciągnął. Wyciągnął to w ostatnim momencie możliwym Entryk. Match point dla Entryka. O, już był rzut od razu pewnie. QCB2, 1+2. Oj, za późno. Nie odpaliła się podłoga. FF2 do FF2. FF2 hit dash. B2-1, nie. Teraz mamy Giant Swinga i znowu Entryk będzie wracał z zaświatów. Zobaczmy. Dzięki za followka. To nie aktywowało podłogi. Jeszcze raz nie aktywowało podłogi. Czy będzie trzeci raz? Nie. Chyba nie pozwoli na to w tym momencie pocek. No i dziesiątka! 10 hit combo. Siema, siema. Dzięki za followa. No i tym oto pięknym sposobem Entryk zwycięża nad pockiem 5-2. Także no, powiem szczerze, tak. Już 5. Fajnie się oglądało. No a my lecimy. My lecimy dalej. Drugi nasz mecz to będzie Pierre kontra Takuma. Tak mamy w rozpisce i tak też oczywiście będzie. Tu sobie wszystko przygotuję, więc to będzie na pewno Szachin, a kto z drugiej strony, to niestety tego nie wiem, ale myślę, że się za niedługo tego wszyscy dowiemy. I teraz... Takuma, ja cię muszę tutaj znaleźć pewnie. Czy Takuma jesteś już... A, jesteś online, dobra. To ja cię już zapraszam do gry. Także zaproszenia zostały wysłane. Pierre już jest gotów. Slide all day, no tak może być. Takuma również jest gotów. Wygląda na to, że będzie to najprawdopodobniej Shahin kontra Wiktor. 5-2 było Entryk. 5-2. Siemano, siemano. No dobra, panowie już tam się rozgrzali. Zobaczymy, kto będzie z lewej, kto z prawej.
No i właśnie, jak tutaj będzie przebiegał ten matchup Shahin na Wiktora ewentualnie, bo tak to, tak mi podpowiada gra. No ale jak widzieliśmy, Pocek miał Devil Jina, a grał zwykłym Jinem. Okej. Czyli mamy coś innego, mili państwo. Mamy Fanga. Fang kontra Shahin i jesteśmy na stratosferze. O, jest to trafienie. I zamiana stron. Ciekawy, bo ciekawy pomysł. Wydaje mi się, że tam chyba raczej WS3-3 miał ochotę zrobić pier. No ale właśnie, jest B1 do barku. Jest podcinka. Próba rzutu na dwie ręce, głowa i rzut na dwie ręce, niewyrwany przez Piera, no i mamy 1-0 dla Takumy. O, jaki fajny flowcik. Ciekawe, ciekawa konwersja do małego takiego juggla. Rzucik generic wyrwany. Oj, mógł Pier to wybić hopkickiem. B1, unblock. O mój Boże, mało brakowało. Przebicie, oj, przebicie było, ale troszeczkę się spóźnił Pier system. Za siebie? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wow, nice. Bardzo ładne wykorzystanie jeszcze hit smasha. Przedłużenie oczywiście juggla z follow-upem. No i mamy 1-1. Lołek, rzut na dwie ręce. Pomasujemy brzucha. Akurat po obiedzie wielkanocnym. Aj, tam można było jedyneczkę mógł Pier docisnąć, no ale teraz jest DF2. Wjazd na przeciwnika, no i zobaczmy, przy ścianie, chociaż teraz, no dobrze przeczytał Takuma, ale bezwie nogi i właśnie, to jest problem w sytuacji, w której Shahin ma odpalonego tego hita. W większości przypadków będzie charge'ował właśnie ten cios, czyli trzyma dół i robi U2. Zamiana stron, nie wiem czy to jest dobry pomysł, co prawda jest teraz jeszcze Floor Blast i jeszcze przejażdżka po przeciwniku. Okej. Rzut na dwie ręce nie wyrwa. A i podcineczka, jeszcze dobitka i lołek. Hit smash, oj nie udało się dobić. Rzut generic niewyrwany i to jest runda dla Takumy. No zobaczmy. Kąsa jeden drugiego. Dobry follow-up. O, jeszcze jeden dobry follow-up. DF2. Oj, jest counter hit, ale można było chyba to inaczej wykorzystać. Rzut na dwie ręce, ale zabieraj łapska, mówi w tym momencie Takuma do przeciwnika. I odwdzięcza się tym samym, a Pier nie wyrywa. Hitburst, hopkick, oj, to będzie bolesne. Tak jest, tam można dwa razy przynajmniej tego użyć i mieć, no oczywiście, mieć problem z mix-upem. Tak, to też osobiście uważam, że nie był to do końca optymalny pomysł, zwłaszcza, że zabierał sobie przeciwnika spod ściany, stawiając siebie przy ścianie, ale no, myślę, że Pier w tej sytuacji może wybrał po prostu łatwiejszą opcję trochę, bo łatwiej jest zrobić FF3 niż DF3, 1 do Stensa, później back i WS3-3, przepraszam. Ja to wczoraj testowałem, dzisiaj trochę też to testowałem i nie jest to aż tak trudne do zrobienia, ale jak się pomylisz, to ci wyjdzie dół 3. No i no, są z tego powodu trochę problemy później. Więc z jednej strony się nie dziwię, a z drugiej strony tak. Positioning w tej sytuacji był taki sobie. O. My jesteśmy już oczywiście w pałacu Li Chaolana. Niekusnięty ten trzeci cios. Dobre bloki, ale bez panisz. Rzut na dwie ręce, zabieraj łapska. I hopki. Jest! Okej. Bez paniszy troszeczkę. Dobre, próba parowania.
Tak jest, przejście do postawy, żeby tylko przebić hard wall breaka, ale popsuł to sobie niestety w tym momencie Pierre. I to może go kosztować rundę, chociaż Pierre na razie dobrze blokuje. Ale ten lowek. Ajajaj. Bardzo dobry pomysł z tym przejściem do stensa, żeby sobie otworzyć opcję na drugiego hit smasha. No ale niestety nie wykorzystał tej sytuacji, bo tam na pewno byłaby runda. Nie było kary. Teraz też nie było kary po kucnięciu. Jest flowcik, ale Pierre nie wykorzystuje. Hopkick nieukarany. Rzut na dwie ręce niewyrwany w tym momencie przez Takumę. Kolejny rzut na dwie ręce kucnięte, ale nadal nic tam się nie dzieje. Hopkick. Za późno. Jest uderzenie, dobitka. Rzut generic niewyrwany. Właśnie, tu jest 1-0 dla Takumy, żeby nie było. No ale zobaczmy. Jest barek, rzut na dwie ręce, zabieraj łapska, hopkick, ale Takuma tym razem się nie dał nabrać. Troszkę za późno reaguje Pierre po tych schyleniach się pod niektórymi czasami i rzutami, a szkoda. No ale teraz kucnął i wstał niestety na ten rzut z dwóch rąk. No jest blok i będzie pełny punish. Ach, miało być charge'owalne do U2 do U2. I B1 kończące rundę i walkę numer 2. Tak, ale wydaje mi się, że to trochę stresik jest, wiesz, bo to, że dobrze kucniesz, to nie oznacza, że jesteś w stanie w miarę szybko jeszcze kliknąć guziczek i to, żebyś się jeszcze nie pomylił. Bo kliknięcie czegokolwiek, no jasne, możesz na ten 5-10 damage wziąć. Barek i mamy od razu hit engagera. Uch, można było z tego mieć juggla i jeszcze WR3. Pierwsza runda na konto Takumy. Nie udało się tym UF1 trafić, teraz dobre wyrwanie. Barek, no wystawia się Takuma już po raz któryś z kolei, a niestety Pierre nie korzysta z tego. Rzut na dwie ręce. I barek, wow! Big balls to było zagranie, naprawdę. Oj, Pierre. Sprężynka, jest hit smash z follow-upem. Oj, dobrze kucnął i Rageard w odpowiedzi, no. Nieźle, nieźle, Takuma to sobie wymyślił. Cionda! K.O. Ładny evasive. I znowu, było dobre kucnięcie pod rzutem i dalej niestety nic z tego nie wyszło. Hopkick. Pyk, pyk, pyk. Aha, jeszcze raz. O nie, okej, okay. Hitburst. Można było chyba troszkę więcej damage'ów wyciągnąć. Można było to tego barka wziąć i hitdashować i najprawdopodobniej wziąć wtedy już rundę. No ale win to win. 3-0. No ciekawe, co wymyśli nam tutaj za chwilę Pierre. Ło, przód dwie ręce trafione. Mimo wszystko, że to high. Aj Pierre, tyle sytuacji, tyle okazji do wybitki. Aczkolwiek teraz dwukrotnie wybija w tym momencie Takuma. Jest ściana, sprężynka. Ale kąsa Takuma swojego przeciwnika. UF1. Hopkick i ukarany barkiem, bardzo ładnie. Toe-kick, ślisk z follow-upem. Jest do tego jeszcze hit smash. Oj, nie udało się tam spaniszować. No i B1, flagowe zagranie Feng Wei'a. B3 plus 4 u Shahina, no i oczywiście charge'owane U2 do gwarantowanego follow-upu. Rzut na dwie ręce wyrwany. No i mógł być with punish hopkickiem. Teraz ten hopkick jest zagrany, ale to już było stanowcze za późno, tego jeszcze rzut na dwie ręce niewyrwany i wybitka. Okej, okay. Barek. Och, miała być podcinka, ale tutaj nie próbował się bronić i hopkick. No gubi się niestety troszkę Pierre. Zbyt dużo niewykorzystanych okazji. I od razu barek. Ojojoj.
Dobrze, teraz Pierre odpowiada. Jest ślisk, ale no, spory... Oj, miał przez chwilę spory problem Pierre. Przecież teraz dobre pary. Głowa, jeszcze raz, nie. Ale jest barek. Bardzo ładnie te barki wykorzystuje w tym momencie Takuma. Aj, szukał przeciwnika i dopadł go niepostęsie midem. No, tak też może być. Ja też nie lubię tego matchupu, zwłaszcza, że Feng no, ma ten swój taki flowchart. Oj, nie udało się wjechać na przeciwnika. B1. Głowa. I jest hopkick. No i teraz Pierre. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No nie. Ja mimo wszystko robiłbym DF4-1-3, bo tam praktycznie całe na ściany siedzi. Hopkick. No jest kara na tego hopkicka wreszcie. Hopkick. Ale nie karze tego Takuma. Hitburst od Pierre'a. Ol się minęli. Pierre pięknie to wykorzystał i odpalił swojego hit smasha. No i to on obejmuje prowadzenie w tej walce. A i wstał. Wstał w tym momencie Takuma na ten drugi cios. No i Pierre atakuje na Pierre'a. Czy to będzie perfekt? Rzut na dwie ręce i 7 złotych liter. Pierre wraca do gry. B1, niewykorzystany hopkick. Pierre musi zwracać uwagę na to, co zagrywa jego przeciwnik. I starać się whiff punishować. Dużo. B1 do barku. Mhm. Ta postawa. Uuu, to chyba był troszeczkę miss input. Teraz jest jeszcze hit burst. No i Pierre nadal ma szansę. Hit smash i dół. Powinien zablokować, chyba że. Oj, robił ślisk w tym momencie Pierre. No i tym oto sposobem przed utratą pierwszej walki ratuje się Takuma. Zobaczmy, czy zbliża nam się reverse sweep w tej sytuacji. Podcinka. Mhm. Tak, po nich będziecie wy. Mhm. Dobry blok, ale bez panisza znowu. To już druga gra, tak, druga gra. Ale no jeszcze Pierre walczy, zobaczmy, bo na razie popsuł sobie juggla. Dobre low pary. Jest ściana, aha. Hit burst, no i teraz. Oj, w trakcie tutaj podejścia, no i WR-ek, rzucik. No i czy będzie miał szansę Pierre? Czy jednak Takuma doprowadzi do wyrównania Pierre? Hit smash. Wszystko blokuje, rzucik wyrwany, Pierre, aj. Takuma wyczuł intencję Pierre'a. No i to być może będzie ostatnia runda, chyba że Pierre to jakoś obroni, ależ się minęli. W razie Pierre póki co objął prowadzenie w życiu, ale nie na długo. Oj, ależ tam obija tego przeciwnika. Pierre, DF2 miał. No i tutaj też jeszcze można było chyba spikapować. Jeszcze niewyrwany rzut na dwie ręce i to może być koniec. Chociaż Pierre jeszcze blokuje. Próba rzutu na dwie ręce, ale B1 z dobrej odległości. No i 5-0 wygrywa Takuma. GG's panowie, GG's oczywiście. Także za chwilę będziemy mieli nasz potencjalnie ostatni mecz, no chyba, że tutaj jeszcze coś się zrobi. No, będziemy mieli jeszcze jeden mecz, będzie Hartley kontra Ravandil, także to jest nasz przedostatni mecz. Dziki kontra Młody. Tylko teraz czy Młody... Dobra, Młody mi podał, także ja już chłopaków tutaj zapraszam. Teraz, Dziki to jest tutaj, a Młody, jak tutaj byłeś Młody zapisany? Muszę cię chyba ze Steama dodać. Młody. Jak ty Młody masz na
na Discordzie. Czekaj, ja muszę jeszcze raz wpisać w takim razie ten